Polska Kronika Radiowa. Oto Janina, matka trójka dzieci, z uśmiechniętą twarzą kupuje chleb z zerowym VAT-em. Nie jest jednak Janina wolna od trosk, której źródłem jest wraża postawa totalnej opozycji. Sugestie opozycji, że w Polskim Ładzie jest bałagan, to czcze po twarze i jałowe oszczerstwa. Przywódca narodu, pan prezes, powiedział: Polski Ład nie miał szczęścia. To prawda, Polski Ład nie ma szczęścia do zdegenerowanej części społeczeństwa i totalnej opozycji oraz sprzyjającym jej mediom, którzy zamiast zanurkować w postępowy nurt ładu, wolą stać na brzegu postępu i zajmować się nieuzasadnionym krytykanctwem. Ci, nazwijmy ich na wyrost, ludzie, nie zasłużyli na Polski Ład, ale czerpią z niego korzyści całymi garściami splamionymi wrogą propagandą. Jednak dzięki wyrozumiałości władz partyjno-państwowych i łagodności pana prezesa, który jakby nie wprost, ale gromko woła: przebaczamy i prosimy o niewtrącanie się w szprychy Nowego Ładu, będącego balsamem na skołatane portfele większości społeczeństwa. Czyż krytykujący z określonych pozycji Polski Ład nie kupują najtańszej benzyny w Europie? Czyż nie korzystają z obniżek cen w sklepach spożywczych? Zawstydzająca ich nasza odpowiedź brzmi: czyż? Ale to nie przeszkadza im knuć, judzić i wyć, bo wiedzą, że Polski Ład pozbawi totalną opozycję władzy i możliwości okradania kraju na długie lata. Oczywiście przy wprowadzanym z takim rozmachem Polskim Ładzie zdarzają się przejściowe błędy, lecz bilans tymczasowych błędów i trwałych korzyści jest po naszej stronie.